trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Cześć, jesteśmy na targach ISE w Amsterdamie i mamy przed sobą nowy system DB Technologies Ingenia. W testach mieliśmy system ES. Przy tych urządzeniach system ES jest popierdółką, bo sobie wyobraźcie, że na przykład ten moduł to jest 1800 W. Dwa przetworniki 10-calowe, jeden przetwornik driver 1,5 cala, ale z cewką 3-calową. Szok. Wszystkie systemy są aktywne. Wszystkie mają wbudowane podobne DSP. Tutaj mamy 4 głośniki 6,5 cala. Coś mi to przypomina. Mieliśmy coś podobnego w testach. Tu jest 1800 W. 1800 W. 800. 800. Tu mamy dwa przetworniki 6,5 cala. Driver 1,5 cala. Tutaj mamy dwa przetworniki 8 cali, driver 1,5 cala. Tutaj mamy dwa przetworniki 10 cali. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że system jest bardzo łatwo konfigurowalny. Aha, no jeszcze jedna rzecz. Te systemy, uwaga, te systemy można podwieszać i łączyć, kontować. Jest możliwość kontowania systemów co 2,5 stopnia. Do 10 stopni. 2,5 stopnia, 5 stopni, 7,5 stopnia i 10 stopni. Czyli możemy dwa moduły, trzy moduły podwiesić i traktować jako system stały. Dla muzyków, dla zespołów muzycznych interesującą sprawą będzie to, że system ma DSP, w którym bardzo łatwy sposób można skonfigurować na przykład linię opóźniającą. Jest podane po prostu, pokazane o ile metrów trzeba opóźnić. To jest cały moduł końcówki, końcówka cyfrowa oczywiście. Mają już zainstalowane nowe łącza neutrikowskie, powerconowskie, ale nas interesuje w tym momencie przede wszystkim sterowanie. System jest bardzo prosty w obsłudze. Tutaj mamy możliwość określenia poziomu wzmocnienia sygnału, natomiast w każdym momencie możemy wejść i określić, jaką konfigurację chcemy. Możemy wczytać system, możemy zbudować system. Mamy podłączony tylko jeden speaker. Gdyby były podłączone inteligentnie różne inne urządzenia, wówczas rozpoznałoby tutaj i skonfigurowało nam cały system. Można wczytać konfigurację, można zapisać konfigurację. System korekcji. Opóźnienie. To jest pierwszy system, w którym zaimplementowana jest funkcja opóźnienia systemu frontowego do perkusji. Zobaczcie, najgłośniejszym sygnałem, na szkoleniach o tym mówiliśmy, najgłośniejszym sygnałem jest oczywiście nie bas, werbel. Werbel i do werbla dorównywaliśmy czasowo w czasie szkoleń zespół głośników frontowych. Tutaj określamy odległość frontów od perkusji i opóźniamy przody. Dzięki temu mamy zgodność czasową sygnału werbla, który jest największym kłopotem, zwłaszcza w małych salach. Brawo Włosi. Doskonały pomysł. Oczywiście system możemy również
opóźnić metodą tradycyjną maksymalnie do 126 milisekund, czyli to jest około 43 metrów. Ciekawe, jaką temperaturę przyjęli. Można podłączyć wejście, traktować jako wejście liniowe lub mikrofonowe. W wejściu mikrofonowym możemy ustawić filtr dolnozaporowy i wykasować filtrem notch najbardziej kłopotliwą częstotliwość sprzęgającą. Zrobimy im psikusa. Ustawimy hasło. Okej. Będą pisać na fejsie, jakie było hasło.